Bawiliśmy się tyle w zagadki. Straciliśmy na klauna naprawdę spory okres dzisiejszego dnia. Jest 5 tysięcy osób, mimo że jest trzecia 20, Ale doszedłem do informacji, które mają powiązanie i mówią o tym, że niestety, ale to co Insider. Znaczy, no niestety, no wstety, niestety, insider na początku, jak prowadziłem poprzedniego streama. Powiedział, że podejrzewa, że jest to zaplanowana akcja marketingowa. Uwaga, spotet koszalin. Gdzie spotet koszalin wypierał się, że, że tak jest. I słuchajcie, yy, moja znajoma, Nadia, wysłała mi pierwszego skrina. I powiedziała, że Koleś, który jest założycielem spotet yy, koszalin, wrzucił na swojego Instagrama coś takiego. Czekajcie. Proszę bardzo. To jest jego konto. I napisał Ale poszło. Czyli co? Czyli Ale poszło z, z akcją marketingową klauna. Dlaczego tak mówię? Zaraz dojdziemy do reszty. To jest jego konto na pewno, ze względu na to, że to jest... Yy, konto, którego on używa na swoich socjalach. Yy, także bardzo, bardzo ładna akcja... Tomku. Yy, Tomasz jest założycielem... Spotet Koszalin. Patrzcie. Tomek, bardzo fajna akcja, naprawdę super. Jeżeli byłbyś, nie wiem, gościem odpowiedzialnym za socjalki, to no, spropsowałbym cię naprawdę mega, był, był, dostałbyś premię. Zobaczcie, CEO w Spotted Koszalin. CEO w Spotted Koszalin. Jest z Bobolic, czyli z miejscowości, o których mówiliśmy. Tomasz Piskorowski. Tomek, bardzo fajna akcja. Trochę nam dałeś do, do myślenia. Naprawdę całkiem spoko akcja. Ale dlaczego są dowody na to? że to jest, moi drodzy, zmyślone i czemu to jest akcja marketingowa? Tutaj muszę za zaklaskać wykopowi, naprawdę, brawo dla, dla wykopu. Jak zwykle rozwalili system ze względu na to, że I'm a Johnny, I am Johnny, sorry, doszedł do całej jakby otoczki tego wszystkiego, co się działo wokół, nie? I napisał, że hej, cały polski YouTube żyje obecnie tymże człowiekiem. No i wysłał yy, profil yy, Morderer Tomi. Tomi pasuje też pod Tomek. Nie ma się co dziwić. O co w tym wszystkim chodzi? Odpowiedź jest stosunkowo prosta. To sprawnie przeprowadzona akcja marketingowa, która została zaplanowana kilka miesięcy temu. Skąd mam pewność, że tak jest? Proszę zapoznać się z poniższym wpisem na Spotet. Przed kilku miesięcy oczywiście dotyczy innej miejscowości, ale widocznie pomysł został podchwycony i do tej pory świetnie jest wykorzystywany. I pokażę Wam już tego screena, bo nie jest to żadna tajemnica, naprawdę akcja marketingowa e, 10 na 10. Po, post proszę bardzo, uwaga, od Spotera halo halo. Witajcie! Na wstępnie chcielibyśmy pozdrowić wszystkich obywateli okolicznych miejscowości. A teraz do Meritum. W ciągu kilku, ale najprawdopodobniej kilkunastu miesięcy, albo to było, powstanie projekt, który za pozakomercyjnymi celami będzie miał za zadanie wypromować nasze miasto, jak i również okolice. Przedsięwzięcie względem marketingowym ma sprawiać, że o tym projekcie będzie mówić cała Polska, tym samym promocja naszych pięknych okolic zyska na rozgłosie. Na tym etapie oczywiście nie możemy zdradzić szczegółów, najprawdopodobniej pojawią się w ciągu kilku najbliższych tygodni, może ciut później. Oczywiście kluczem do sukcesu ma być skoordynowana akcja marketingowa, do której będziecie mogli Państwo dołożyć swoją cegiełkę, ale oczywiście wszystko w odpowiednim czasie. The darkness. Ha. Słuchajcie, nie wiem jak Wy, ale ja się czuję wydymany.